Twoja osoba ukochana napisze do Ciebie. Witam serdecznie, kochani Państwo, na wróżbie z kart Tarota i Lenormanda. Zobaczymy, czy Wasza osoba, niezależnie czy jest to mężczyzna, czy kobieta, w najbliższym czasie skontaktuje się z Tobą, czy coś napisze. Witam, kochani, wszystkich subskrybentów. Proszę Was, jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, kochani widzowie, zasubskrybujcie również mój kanał, czyli kliknijcie na dzwoneczek u góry, zostańcie subskrybentami i dostaniecie od YouTube'a wszelkie powiadomienia, kochani moi, o nowych filmikach codziennie, o nowych wróżbach kolektywnych. Więc zapraszam do subskrypcji. Zapraszam oczywiście również, moi kochani, do lajkowania z ciuczkiem w górę i do komentowania codziennie moich filmików, czy rezonują z Wami, żebym miała feedback, tak? Jakie wróżby rezonują, a jakie grupy wybraliście i czy ta grupa, którą wybraliście, właśnie była zgodna z Waszą historią, czy zgadza się, dobrze? Więc, kochani, piszcie. I również jeszcze, moi kochani, zapraszam Was na wróżby indywidualne, jeśli macie taką potrzebę duszy i serca. Oczywiście wróżby indywidualne, osobiste są dokładne, ponieważ wtedy sugeruję się Waszą datą urodzenia, zdjęciami, pytaniami osobistymi. Napiszcie mi na e-maila, mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku pod filmikiem w komentarzach. Ja oczywiście odpiszę Wam o wolnych terminach i warunkach i wtedy możemy umówić się na wróżbę osobistą. Zapraszam serdecznie. Teraz, moi kochani, wybierzcie sobie, moi wspaniali widzowie, jedną z dwóch grup. Pierwsza grupa to karty Old Style Lenormand, czyli Lenormand w starym stylu. Taka jest talia. I jest tutaj obelisk z kryształu górskiego. Druga grupa, moi kochani, to jest talia światła i cieni, talia tarota. I tutaj mamy kwarc różowy, kamień naturalny, tak? Wybierzcie sobie albo jedynkę lub dwójkę numer, albo Lenormand tarot, talię, którą lubicie, lub przedmiot, który przyciąga Wasze oko. I zaczynamy od grupy pierwszej, czyli Lenormanda. Czy osoba, o której myślisz, czy osoba ukochana odezwie się, czy napisze? Ogród, kobieta, śmierć i pierścionek. W przełożeniu mamy lilię, czyli chęć harmonii, balansu, chęć seksualności również, zbliżenia intymnego. Tutaj mamy spotkanie Wasze w jakimś miejscu publicznym. Mamy Was, czyli osobę pytającą, czyli osoba myśli o Was i myśli o spotkaniu, ale niestety tutaj coś umarło między Wami, coś się skończyło. Być może powinna być jakaś tutaj transformacja, która musiałaby nastąpić, czyli radykalna zmiana w Waszej relacji, odrodzenie się czegoś na nowo między Wami i chęć relacji, chęć seksualności, chęć rodziny, chęć balansu między Wami, tak? Czyli musiałoby się coś tutaj narodzić pełne
balansu, harmonii między wami, jakaś nowa relacja, ponieważ coś między wami się skończyło, zakończyło, umarło, ale ta osoba myśli o spotkaniu z wami, myśli o nowej relacji, nowym początku, o tym, że chciałaby tutaj i zbliżenia, intymności i pewnej takiej harmonii, tak, znowu. Także czy ta osoba napisze? Myślę, że tak, że napisze, pomimo, że teraz tutaj są jakieś, nie wiem, blokady, jakaś przerwa, jakieś zawieszenie, bo jest ta karta śmierci, ale jest tutaj pierścionek i lilie, czyli myślę, że tak, że napisze ta osoba, być może nawet w sprawie spotkania z wami. Dziękuję grupie pierwszej i kochani moi, proszę wszystkich, którzy wybrali grupę drugą, czyli karty tarota. I to samo pytanie. Czy osoba wasza ukochana napisze, czy się odezwie? Myślcie o waszej osobie ukochanej. Tak, odezwie się ta osoba. Mamy szybką komunikację. Mamy również w przełożeniu as buław, czyli ta osoba wie, czego chce i ma nadzieję na nową szansę i będzie działać. Mamy tutaj kartę szybkiej komunikacji, szybkiej wymiany, szybka aktywność, być może nawet podróż, być może jakaś seksualność. Tutaj jakby 8 kubków, czyli 8 kielichów mówi o tym, że być może odeszliście od siebie, rozstaliście się, ale ta osoba was podziwia, jesteście cesarzową w oczach tej osoby i ta osoba myśli, że jesteście wspaniałą, piękną osobą, osobowością, postacią, człowiekiem, nie wiem, kobietą, i że jesteście wspaniałą matką, ewentualnie partnerką, żoną. I ta osoba myśli tutaj, jest smutna, rozczarowana i myśli też bardzo, też realnie, tak, odsuwając wszelkie emocje na bok, myśli tutaj po prostu na poziomie rozumu, na poziomie głowy, co ma zrobić, być może co ma napisać, czy jak ma się skontaktować, jak ma nawiązać kontakt, czy tego chce i jak to zrobić, ale tak. Mamy tutaj, kochani, komunikację. Dziękuję serdecznie wszystkim widzom i zapraszam was, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam również na wróżby indywidualne, kochani. Do usłyszenia już wkrótce.